Witaj. W tym filmie chciałbym omówić tematykę serwerów NAS w zastosowaniach domowych. Na dzisiejszy dzień przechowujemy coraz więcej i więcej danych. Potrzebujemy na nie bezpiecznego miejsca, a przechowywanie ich na nośnikach USB czy w chmurze nie zawsze jest pożądane, a przede wszystkim nie zawsze jest bezpieczne. Warto więc przyjrzeć się tematyce NAS-ów, czyli serwerów przechowujących nasze dane. Film ten jest kontynuacją serii materiałów. Do tej pory mówiliśmy już o aspektach przechowywania danych w doborze dysków do NAS oraz macierzach RAID. Jeśli temat Cię interesuje lub zainteresuje, mocno polecam Ci zapoznanie się również z tematyką poprzednich filmów. A w tym filmie pomówimy o zapotrzebowaniu na NAS, czyli czy właściwie jest nam potrzebne coś takiego w domu. O tym, jakie korzyści wynikają z nowego urządzenia w naszym zaciszu domowym. Planowaniu rozmiaru NAS, dyskach HDD i SSD w NAS, a szczególnie o miksie tychże dysków. O programowaniu urządzeń NAS. O kluczowych kryteriach doboru urządzenia NAS, takich jak rozmiar, wydajność, interfejsy sieciowe, zużycie energii. Zerkniemy na różne urządzenia wiodących firm i porównamy ich możliwości. Z racji obszerności film został podzielony na trzy części, zgodnie z oznaczeniami w spisie treści. Zapraszam Cię do oglądnięcia wszystkich. W ramach tego filmu skupimy się na podstawowych modelach do zastosowań domowych. Jeśli interesują Cię rozwiązania biznesowe, albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem domowym, to zapraszam Cię do kolejnego filmu NAS dla biznesu. Natomiast będzie to kontynuacja, rozszerzenie wręcz tego filmu, dlatego treści większości z tego filmu nie będą powtarzane. Warto też, żebyś ten film obejrzał. Rozważając, czy powinieneś używać NAS w swoim domu i czy warto zainwestować te pieniądze, zacznijmy od trochę drugiej strony. Kiedy właściwie nie warto posiadać serwera NAS i kiedy nie potrzebujesz takiego urządzenia? Na przykład wtedy, jeśli nie przechowujesz żadnych plików albo masz ich na tyle mało, że możesz wygodnie wykonywać i przechowywać ich kopie w innych miejscach. NAS jest też Ci niepotrzebny, jeśli nie zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich danych. Myślę, że niewiele osób w XXI wieku w ogóle spełnia powyższe kryteria. Zapewne po prostu jest Ci potrzebny ten NAS. Dobrze, określmy sobie dokładnie, czym jest serwer NAS. Jest to właściwie urządzenie typu dedykowany komputer, który podłączony jest do naszej sieci domowej, umożliwiając tą właśnie drogą, czyli za pośrednictwem sieci, dostęp do przechowywanych na nim danych. Dostęp do tych plików może mieć wiele osób z określonymi przez nas uprawnieniami. Zatem możemy mieć na nasie pliki prywatne, ale także i takie wspólne, udostępniane dla innych domowników. Inni domownicy mogą mieć swoje prywatne pliki i tak dalej. Po odpowiedniej konfiguracji dostęp możemy mieć także zdalny. W obecnych czasach można powiedzieć, że to taka osobista chmura danych z szybkim dostępem, praktycznie nieograniczoną pojemnością i bez abonamentu. Oczywiście, mając na myśli nieograniczoną pojemność, trzeba zakładać, że jednak jakiś ten limit mamy, a jest on zależny po prostu od wielkości i ilości zastosowanych w naszym NAS-ie dysków. Ale to generalnie limit, który możemy my dowolnie kreować. Jeśli już o dyskach mowa, to ten temat nie jest wcale taki oczywisty i prosty. Poświęciłem temu cały film, do którego w tym miejscu zapraszam. Link znajduje się u góry i oczywiście w opisie. Ilość miejsca na dane to nie tylko rozmiar dysków, ale także ich ilość. Tak, ilość, bo większość NAS-ów posiada więcej niż jeden dysk. Mało tego, te najmniejsze jednodyskowe są generalnie niezbyt dobrym pomysłem. Zapytasz dlaczego? Ponownie odsyłam Cię do dedykowanego temu filmowi, czyli filmowi na temat macierzy RAID. Link ponownie znajduje się i na górze, i w opisie. No a jeśli NAS rzeczywiście ma być na kilka dysków, to właściwie ile to jest to kilka?
No właśnie. Możesz mieć mniej dysków o większej pojemności lub więcej mniejszych, albo jeszcze inne kombinacje, czyli na przykład możesz mieć dużo dużych dysków. To ty zdecydujesz o tym, bo masz pełen komfort wyboru, o ile nie postawisz sobie ograniczenia, kupując zbyt mały serwer NAS na zbyt małą ilość dysków. Stracisz wtedy możliwość rozbudowy urządzenia z czasem. Pamiętaj, że najczęściej przechowywanych danych nam przybywa niż ich ubywa. Mamy coraz więcej zdjęć, filmów czy też plików profesjonalnych, a te mają coraz to większe i większe rozmiary. Jeszcze niedawno temu mieliśmy czasy, że na płycie CD mogliśmy zmieścić pokaźną kopię informacji. Dzisiaj rozmiar 700 MB raczej większość osób śmieszy. Weź też pod uwagę, że koncepcja pod tytułem kiedyś zmieni się na większe dyski, jak 100 tera będzie kosztowało 500 zł, no ma dość krótkie nogi. Proces migracji jest znacznie mniej przyjemny niż dołożenie sobie kolejnego dysku. W filmie dotyczącym doboru dysków omówiłem dość dokładnie, jak ten proces przebiega, ale na koniec zostawiłem zapowiedź tematu miksowania dysków HDD i SSD. Takie scenariusze oczywiście stosujemy i generalnie mają one najczęściej najwięcej sensu. Głównie dlatego, że właśnie najczęściej potrzebujemy szybkiego dostępu tylko do całkiem niewielkiej ilości danych, a do pozostałych już wcale niekoniecznie. Ale równocześnie chcemy dość tanio te dane przechowywać. Jak można zatem takie coś osiągnąć? Mamy generalnie trzy najczęściej występujące połączenia i zacznijmy od połączenia zwanego osobnymi pulami. Co będzie oznaczało z perspektywy obsługi i użycia naszego serwera NAS, że będziemy mieć dwie przestrzenie dyskowe, jedną szybką na SSD, a drugą pojemną na HDD. No zupełnie jak w komputerze miałbyś dwa dyski SSD i HDD. Czyli będziemy mogli wybrać, gdzie zapisujemy nasze dane. Czy na HDD, czy na SSD. Ma to wady i zalety. Wadą jest fakt, że mamy dość małą elastyczność, bo dane ewentualnie ręcznie musimy przenosić pomiędzy jedną a drugą pulą i cały czas musimy o tym myśleć, żeby nie przytrzymywać niepotrzebnych danych na SSD, bo może inne będą bardziej potrzebne. No i zajmuje nam to czas i niepotrzebnie nas obciąża. Drugą opcją jest tak zwany cache na SSD. Odpowiednie algorytmy zapewniają nam szybszy dostęp do plików, jak i szybszy zapis. SSD jest pośrednikiem, który przetrzymuje te częściej otwierane przez nas pliki, pozwalając na szybszy do nich dostęp, a podczas zapisu do nas zapisujemy dane najpierw na szybkim SSD, a te później w tle przenoszą się na wolniejszą już przestrzeń HDD. Brzmi bardzo dobrze, natomiast jeśli oczekujesz szybkiego dostępu do plików, z których korzystasz z dość rzadko, to niestety pewnie nie będą one przeniesione na SSD, no bo korzystasz z nich rzadko. Nie masz też specjalnie możliwości decydowania, co na to SSD zostanie przeniesione, a co będzie utrzymywane na HDD. Właściwie mówiąc tutaj przeniesione, troszeczkę się zagalopowałem. Chodzi bardziej o kopię w tym przypadku tych najczęściej używanych danych właśnie na SSD. Jest też ewentualnie trzecia opcja, czyli warstwowanie czy też poziomowanie, w zależności od producenta różne te nazwy występują, danych. Metoda jest niby podobna, no ale. Nasze dane dzielone są na te, do których dostęp jest częstszy i rzadszy, czyli nadal podobnie. Odpowiednie przenoszone są na SSD. Znowu podobnie. Jednak mamy tu pewną różnicę. No przede wszystkim to właśnie ta różnica, którą przedtem się poprawiłem, czyli tym razem te dane rzeczywiście są przenoszone. Druga rzecz. Mamy pewien wpływ i możemy wymusić, które dane mają być na poziomie szybkim, szybkiego nośnika, a które mają poziomować się automatycznie, a które ewentualnie mają pozostać na tych wolniejszych nośnikach, czyli HDD. Algorytm też jest trochę inny. Praktyka mówi, że najlepiej wybrać pomiędzy tą wersją cache a poziomowaniem. Na podstawie właściwie realnych testów, czy też po prostu sprawdzić, co będzie lepsze
w naszej sytuacji. Jeśli miejsce w Twoim urządzeniu pozwoli Ci, to możesz też zmiksować oba te tryby, albo właściwie nawet trzy tryby. Dla przykładu możesz używać poziomowania z większymi dyskami SSD, ale dodatkowo jakieś małe dyski o dużej trwałości użyć na cache. Możesz też zrobić osobną pulę na SSD, która będzie po prostu szybka, a zrobić warstwowanie z użyciem innych dysków SSD i HDD. To zależy od Ciebie, zależy od pojemności Twojego urządzenia, jak dużo dysków możesz zastosować i przede wszystkim, jaki masz na to budżet. Zatem ostatecznie sam musisz przeanalizować swoją sytuację i zdecydować, jakie pojemności i ilości dysków HDD czy też SSD potrzebujesz. Wtedy na tej podstawie można przejść do doboru urządzeń NAS. Taki kierunek wydaje się bardziej logiczny, bo dobierasz urządzenie, które spełni Twoje potrzeby i pozostawi zapas na ich rozrost. Natomiast często dochodzi do sytuacji trochę odwrotnej. Ktoś kupuje NASA i wtedy szuka dysków. Dlaczego? No niestety, no bo zazwyczaj kryterium finansowe u nas wygrywa. Bardzo mocno jednak odradzam Ci takie podejście. Jeśli tylko możesz, ze swoim NASem zostaniesz na zapewne kilka lat i warto byłoby, żeby tutaj o to zadbać, bo te urządzenia naprawdę wolno się starzeją. Dobrze by było, gdyby urządzenie po prostu za kilka lat Cię nie ograniczało. Zabierzmy się zatem za wybór Twojego NASa. Jak domyślasz się, mamy wielu producentów. Wybór między nimi do łatwych, no niestety, nie należy. Szczególnie jeśli chodzi o ścisłą czołówkę. Tu warto podkreślić, że urządzenia typu NAS różni nie tylko sam sprzęt, ale również może przede wszystkim nawet oprogramowanie. I od niego tutaj dzisiaj zaczniemy. Można z dużą dozą pewności przyjąć, że po prostu zależy ono od producenta. Na rynku jest wielu producentów urządzeń NAS. Do najpopularniejszych należą QNAP, Synology, Zyxel, Asus Store i pewnie Western Digital. Obecnie najwięcej opcji, funkcji zapewnią Ci urządzenia firmy QNAP i Synology. Są to już bardzo dobrze rozwinięte firmy z bardzo dobrym sprzętem, ogromnym doświadczeniem i potężnym portfolio sprzętu. Idzie za tym też jakość tego sprzętu i jakość samego oprogramowania. Oferta pozostałych firm jest znacznie mniejsza. Oferują nieduże urządzenia, najczęściej do czterokieszeniowych, rzadziej jakieś większe. Oprogramowanie też jest znacznie bardziej ubogie, nie wspominając już o dodatkowym oprogramowaniu tworzonych na przykład przez społeczności. Można by powiedzieć, że za to dobrze nadają się do niektórych zastosowań domowych dla zdecydowanie mniej wymagających użytkowników, którzy po prostu chcą sobie przechowywać dane i nie zależy im na żadnych dodatkowych możliwościach czy też dużej wydajności. Natomiast tych wszystkich strat niestety nie rekompensują różnice cenowe. Te NASy są zazwyczaj niewiele tańsze. Dla przykładu porównajmy ceny czterodyskowych NASów. Zaczniemy od modelu Zyxel NAS 542. Ten kosztuje 1170 zł. Kolejny, najtańszy w stawce QNAP TS 431K to koszt 1288 zł. Następnie będzie Asus Store Drive Store 4 za 1352 zł i Drive Store 4 Pro za 1594 zł. Teraz mamy trochę wydajniejszego QNAP-a, czyli TS 462 za 1849 zł i w końcu pierwszy Synology DS 423 za 1860 zł. Jak widzisz, te ceny są dość podobne. Oczywiście z każdym modelem cena była trochę wyższa, ale wzrastała nam też realnie wydajność podzespołów kolejnych tych urządzeń. Dlatego też na tym etapie, jeśli nie operujesz na mocno ograniczonym budżecie, to polecałbym skupić się głównie na markach QNAP i Synology. Na nich też skupia się ten film. Dokładne porównanie oprogramowania firmy QNAP i Synology sprowadza się do długiego materiału, który zobaczysz w przyszłości na tym kanale. Natomiast na chwilę obecną należałoby podsumować w następujący sposób.
Obie firmy zapewniają nam dostęp do ogromnej liczby funkcji i sporej elastyczności konfiguracji. Można wskazywać pojedyncze aspekty, w których któryś producent wychodzi naprzód, jeśli akurat potrzebujesz tej właśnie specyficznej funkcjonalności. Ale ogólnie ciężko wskazywać wygranego. Najczęściej użytkownicy polecają dany system ze względu na to, że lepiej go po prostu znają, czy po prostu przypadł im bardziej do gustu. Natomiast są to subiektywne opinie. Z drugiej jednak strony, obiektywnie, musimy wskazać na znane w przeszłości problemy z bezpieczeństwem urządzeń QNAP. Problem co prawda jest już zupełnie nieaktualny, ale dla wielu niesmak, czy też nawet gorycz pozostała. Natomiast trzeba też przyznać, że znacznym problemem ataków na urządzenia QNAP było niewłaściwe zabezpieczenie ich przez użytkowników, co nie jednej osobie dało nauczkę na przyszłość. Nie jestem zdania, by był to powód do skreślania tej firmy. Nie wiemy, kiedy zdarzy się wpadka konkurencji, choć oczywiście nikomu niczego złego nie życzę. Na tym zakończymy tą część filmu. W części drugiej omówimy sobie kryteria, jakie będą decydowały o zakupie Twojego NAS-a. Gorąco Cię zapraszam do tych treści. Są one kluczowe do rozważenia, aby Twój wybór urządzenia był jak najbardziej trafiony. W części trzeciej pokażę Ci konkretne urządzenia, porównamy je i omówimy, które warto wybrać. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli tak, pozostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, zerknij do opisu na polecane przeze mnie produkty i skorzystaj z linków afiliacyjnych oraz zapisz się na nadchodzące kursy na stronie kursyit.com. I do zobaczenia w następnym filmie.